Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K23 Universe Mode. Przed nami pora na kolejną część w WrestleMania i jak widać mamy na WrestleMania Hardy Boys, a więc mamy ich powrót. Mówiłem oczywiście, że zobaczymy Fatal 4-Way tag teamowy, gdzie jeden tag team naprawdę nie jest ani ze SmackDown, ani z Raw, jest po prostu tag teamem, który powraca i są to Hardy Boys, a więc zobaczymy, czy ich powrót, tak jak kilka lat temu na WrestleMania, jak wrócili i wygrali pasy, czy tak samo się zakończy, czy tutaj jednak nie dadzą radę wygrać pasów. No zobaczymy. I zobaczymy właśnie też, jak wygrałem pas, to chyba zostałem na dłużej, bo jak nie wygrałem pasu, to nie wiadomo, czy to jest tylko powrót na jedną noc, na taką potężną właśnie galę, jak w WrestleMania 40, więc zobaczymy na pewno. Myślę, że właśnie większa szansa, żeby oni zostali, to jeśli by dali radę wygrać te pasy, więc zobaczymy, czy dadzą radę to zrobić. Oczywiście to jest jeden właśnie z czterech tag team, który dzisiaj walczy o pasy. Jak na razie mieliśmy tylko jedną walkę mistrzowską. I tam jak dobrze wiemy, nie wygrał Drew McIntyre, a przegrał swój pas, więc LA Knight tam są nowe mistrza, więc jak na razie 100% skuteczność, że tak powiem, że mamy nowych mistrzów, więc zobaczymy tutaj też właśnie, zobaczymy nowych mistrzów tag teamu. Mamy DIY, kolejny oczywiście tag team, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, oni razem, singles właśnie, jakby kariera im tutaj w tym sezonie niezbyt poszła, postanowili, że powrócą do DIY, spróbują razem sił tutaj swoich. I tym razem właśnie może im się udać i tym razem w końcu mogą zgarnąć pasy, bo dzisiaj mają ogromną szansę, wystarczy tylko pokonać ich rywali. Wiadomo, że nie będzie to proste, bo mają trzy inne tag teamy naprawdę, to będzie Fatal 4-Way Tornado, tak, więc no będzie naprawdę się dużo działo, ale jednak szansa na pewno jest. Każdy tag team może powiedzieć, że ma 25% szans na to, żeby zwyciężyć. Mam to już oczywiście DIY, mamy Hardy Boys, a więc pora na, wiadomo oczywiście jaki tag team, bo został jeszcze tylko jeden tag team, których można nazwać pretendentami do pasów mistrzowskich, czy oczywiście Street Profits. To są, jeśli dobrze pamiętam, Profits byli mistrzami. A nie, oni nie byli chyba pierwszymi. Czy byli pierwszymi mistrzami? Mam wrażenie, że Profits. Albo nie byli, nie pamiętam właśnie. Już mam taki, naprawdę mam problem z tym już, bo to no, początek Universe Mode no, był praktycznie rok temu, dlatego że nie ukrywam, że zapominam przez to, ile się wydarzyło za ten czas. Ale mam wrażenie, że Profits byli mistrzami przez jakiś czas w tej serii. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem 100% tak pewny, ale naprawdę mam wrażenie, że przez jakiś czas Street Profits byli mistrzami. No ale jeśli nie byli, no to teraz oczywiście mogą zostać ponownie mistrzami tag teamu, jeśli pokonają swoich rywali, a więc to jest właśnie tag team SmackDown. Oni wygrali z New Day, więc już musieli jeden dobry jakby tag team pokonać, żeby się w ogóle tutaj dostać. Dlatego jak pokonali jeden dobry tag team, to na pewno są w stanie pokonać też trzy inne mocne, dobre tag teamy, żeby zostać ponownie mistrzami. Także oczywiście troszkę w rzeczywistości widzimy inną odsłonę Street Profits, po trochę tak bym powiedział, że nieudanym heel turnie, tak bym to określił, no ale i tak dalej oczywiście są jednym z lepszych oczywiście tak teamów, choć teraz jakoś mało ich widzimy, tak bardziej teraz widzimy ich w six-man tagach, albo bardziej jak Bobby War, czy tak bym to uznał, więc no to jest taka jakby nieudana, wydaje mi się, próba zrobienia Hurt Business 2, tak bym szczerze to powiedział, jakby mam wrażenie, że po prostu WWE chciało zrobić Hurt Business ponownie, ale im to niezbyt wyszło, no nie wiem, taka jest moja opinia. Nie jest taki zły oczywiście, nie jest taka zła frakcja, no ale jednak myślę, że ludzie ich mniej nie lubić, to jest jedna rzecz, a po drugie nie wygląda aż tak mocno jak właśnie co jest najciekawsze, że w tym Hurt Business wtedy był Cedric Alexander, Shelton Benjamin, więc no tak naprawdę no mniejsze nazwiska na obecną chwilę. Wiadomo, że Shelton Benjamin kiedyś był naprawdę dość dużym nazwiskiem, ale na obecną chwilę, na obecne czasy, no to by dość nie takie duże nazwiska, a lepiej to wyszło. MVP jeszcze tam był, a teraz oczywiście mamy mistrzów tak teamu, a więc Jimmy i Jay, czy właśnie tutaj pierwsza, można powiedzieć, część Bloodline, tak bym to nazwał, pozostanie tutaj przy pasach, bo oczywiście potem zobaczymy w Night 2, oczywiście w jednej tam z następnych części zobaczymy solo stickowe broniącego pas United States i oczywiście w main evencie Night 2 i w samym oczywiście ostatnim pojedynku w tej serii zobaczymy Triple Threat, gdzie to Roman Reigns będzie bronił swój pas ze swoimi byłymi braćmi, z Jonem Moxleym i Sethem Rollinsem. Tak już mówiłem, jak na razie jedna była walka o pas i tam mieliśmy zmianę pasu, zmianę właśnie posiadacza, więc zobaczymy, czy będziemy mieli po tej walce 50%, można tak powiedzieć, skuteczności zmian posiadaczy pasa, czy jednak będzie 100%, bo jeśli Jay i Jimmy tutaj stracą te pasy, na pewno to jest ich najcięższa broma pasu, bo nigdy nie musieli się mierzyć, mierzyli się z dwoma tak teamami naraz na TLC, w Triple Threat TLC, tak, ale nie mierzyli się nigdy z trzema naraz, więc to będzie kawał ciężkiej przeprawy dla Usos na pewno. Na pewno to będzie kawał ciężkiej przeprawy.
i będziemy mogli za chwilkę już startować z tym potężnym Fatal 4-Way Tag Team Tornado meczem i możemy zaczynać wszystkie tag teamy. Zaczynamy walkę Fatal 4-Way Tornado Tag. Ja w tym pojedynku z Tommaso Ciampa myślę, że to jest pora na detronizację, może powiedzieć, Jimmy'ego i Jay'a i niech to będą DIY. Ale zobaczymy. No jednak Jimmy i Jay na pewno dalej mogą wygrać. Oczywiście każdy może tutaj wygrać. Tak już ja mówiłem to, że steruje Tommaso Ciampa nie oznacza, czy tam ogólnie DIY jakby, to nie oznacza, że oni muszą wygrać. No zobaczymy. Jest na pewno ciekawe, kto właśnie wyjdzie z WrestleMania jako mistrzowie tak teamy i kto będzie zaczynał tutaj 24 jako mistrzowie. Kontra tutaj Jay'a. Jeśli dobrze pamiętam, no jak to jest Fatal 4-Way Tornado, tak, no to mam wrażenie, że można używać broni. Chyba na pewno trzeba używać broni, bo jednak jak nie ma chyba czegoś takiego, no to na pewno nie ma czegoś takiego. Przecież jak dyskwalifikacja będzie na przykład DIY, no to kto jest mistrzami? Jakby no bronią tamci, no niemożliwe to, więc na pewno sobie można tutaj używać broni. Zresztą coś taki jakby, tak zawsze zapominam sobie, ale nie, no, można używać tych broni. Choć wolałbym, żeby ktoś inny pierwszy spróbował. Tak wezmę ze sobą tutaj młotek, ale właśnie wolałbym, żeby ktoś inny. Nie ukrywam, że spróbował. Dlatego ja go tutaj zostawię. Teraz Usos się skupia na Tommaso Ciampie, teraz mam ogólnie walkę DIY kontra Usos. A to jeszcze Tommaso Ciampa atakuje Hardiego. Widziałem też, że ogólnie pod ostatnim odcinkiem, ogólnie fajnie widzieć, że naprawdę się cieszy dobrym jakby odbiorem WrestleMania tutaj, więc to mi się bardzo podoba. I właśnie widziałem pod najnowszym odcinkiem, czy właśnie będę kupował WWE 2K24. I jeśli chodzi o WWE 2K24, to oczywiście, że będę kupował. Oczywiście, że będę kupował i oczywiście, że będę nagrywał też WWE 2K24. Dobrze się bawię przez to, jest, bo to było to drugie 2K, które nagrywałem. Nagrywałem 2K22, nagrywałem 2K23 oczywiście teraz i naprawdę dobrze się bawię nagrywając to, więc w ogóle nie będę, w ogóle nie myślałem o rezygnowaniu z tego. Też nawet jakbym nie nagrywał, to i tak bym kupił, no bo po prostu ja już, no właśnie tak już wiem. Nagrywam 2K22, 2K23, ale ja posiadam, może nie wiem czy posiadam, ale mogę powiedzieć, że nie każde posiadam, ale grałem praktycznie w większość gier WWE do tyłu, aby idąc. 2K, właśnie zapominam, czy tam było 2K19, 2K20 i chyba nie było 2K21, tak? Bo na pewno jakiś rok było, to nie było, no ale ogólnie miałem wszystkie 2K, właśnie nie wiem, czy to było 2019, te 2K miałem. W 19, tak jak mówię, w 19 chyba, bo My Career tam, czy My Career, nie wiem jak się tam się nazywało, ale ogólnie kariera właśnie, jakby sobie tam mi się mega podobała, właśnie w 2K19. Mega mi się tam podoba, nie wiem jakby czemu, aż tak mogę powiedzieć, jakby nie wiem czemu, ale po prostu mi się mega podoba. Tam się chyba właśnie, tam to było BCW chyba, tworzyło się własną frakcję, chyba tworzyłem z Balorem i Stylesem, oni potem mnie zdradzili, chyba tak to właśnie było. No ogólnie fajna na pewno fabuła tam była, bardzo mi się podobała. 2K18, 2K17, pamiętam, że 2K17 był chyba właśnie Styles pierwszy raz, tak mi się wydaje, tak to chyba było. W 2K16 też pamiętam, że pierwsze, jakby 2K, tak, 2K16 to było takie 2K, które właśnie pamiętam, że bardzo dużo tam spędziłem czasu, naprawdę grając. Nie wiem czemu, jakby mam wrażenie, że oczywiście, że no ta wiadomo, że najwięcej spędzam na tych 2K, które nagrywano, bo codziennie nagrywam tam, naprawdę. Ale przedtem nie nagrywając, to 2K16, nie wiem czemu, jakoś mi się mega podobało i strasznie dużo grałem tam w Universe Mode. 2K15 też dość dużo grałem, to był ostatni 2K, gdzie był Punk, pamiętam, że to grałem. 2K14, mam małe przebłyski z 2K14. WB13 grałem dużo, też nie było 2K, też grałem WB13 dużo, tak sobie teraz myślę, był tam straszny szaby roster, ale grałem dużo. WB12 nie miałem, ale grałem u kolegi. Więc też grałem, ale właśnie jakby można powiedzieć, nie grałem tam, że u siebie to byłem. I kolejna gra, którą mega dużo grałem, WWE SmackDown vs. Raw 11. To jeszcze były momenty, gdy grałem na PS2, na konsoli, właśnie na PlayStation 2. To były, no piękne momenty, naprawdę niesamowicie wspominam te czasy, jak właśnie grałem w SmackDown vs. Raw 11. To było takie piękne czasy, jak właśnie grałem w tę grę, pamiętam Road to WrestleMania. Tam też chyba zadebiutał Universe Mode, no ogólnie było naprawdę mega mi się tam podobało granie właśnie w SmackDown vs. Raw 11. 10, 9 malutki mam przebłyski, 8 miałem na właśnie, 8 pamiętam, że dużo grałem i 7 grałem dużo. 7 dość późno pamiętam, że kupiłem, bo 8 kupiłem bardzo dawno temu, jakby wiadomo, że nie wtedy jak się to miało premierę, ale 8 kupiłem no już 10 na pewno lat temu ponad, a 7 kupiłem kilka lat temu właśnie. Bo odwrót, 8 kupiłem kilka lat temu, bo nie mogłem nigdzie znaleźć, nie mogłem nigdzie kupić tego. Szukałem przez wiele czasów, jakby nie chciałem, jakby może powiedzieć, niezaufanego źródła,
Dlatego nie kupiłem tak byle jak pierwsza, jakaś lepsza tam strona, ale właśnie kupiłem w końcu i no też sobie naprawdę dużo grałem, chyba to było, na pewno to były wakacje, ja nie pamiętam jakie to były wakacje, czy to były wakacje 2018? Chyba 2018, gdzieś właśnie wtedy pamiętam, że kupiłem i naprawdę dużo spędziłem tam czasu. Czemu sędzia tak wolno przypina, naprawdę? To jest niesprawiedliwe dla DIY. DIY właśnie mogło zostać, prawdopodobnie DIY zostaje oszukanie, prawda? Nie patrzyłem przedtem zbytnio na te przypięcia, ale teraz jak właśnie ja przypinałem, to widziałem co się tutaj działo i to było niesprawiedliwe po prostu, co ja widziałem. Ale kontynuując właśnie, w szóstkę nie grałem, ogólnie już potem jedynie, już jakby idąc dalej niż, idąc można powiedzieć starzej niż 2007, to grałem w Here Comes the Pain jeszcze. Pamiętam, Here Comes the Pain grałem i to naprawdę dużo właśnie tak już wiem, ja tak zmieniłem, dużo grałem tych gier, dobrze, właśnie tak już wiem, nawet jakbym nie nagrywał. I tak bym kupił, po prostu i tak właśnie tak jak już mówiłem, od lat grałem, dlatego i tak bym właśnie... Czemu nie mogę nic właśnie zrobić Mattowi Hardiemu i teraz? No, aha, dobra. Twist, nie, side effect to jest. A to Angela Dawkins widzę, że pada do ringu i mnie chyba uratuje, właśnie. Tak zaufałem mu mega. Choć myślę, że naprawdę był taki moment, który myślę, że bym wcisnął resilience, bym jakby widział, że na pewno już nie wygram. Na pewno zacznie zrobić kick-outu i nikt mnie nie uratuje. Jak na razie, no każdy jest prostu gotowy do przypięcia, mam wrażenie. Nie każdy, jak każdy jest gotowy do przypięcia, na pewno jeszcze wiele osób by zrobiło kick-out, na pewno. Zobacz, tutaj Matta Hardy, już rzućmy go na ziemię. A, nie trafiam tutaj, ale dobra. Wyrzućmy Jimmy'ego z ringu, albo nie, bo... Jednak właśnie wolałbym, że wrócił, bo jednak właśnie tutaj Gargano uciekł, dobra. Kontra Jimmy'ego. Uderzenie młotkiem, nie udało się tutaj. Za to się uda. Fairy Tail Ending, ale Jay tam wraca do ringu. Dosłownie teraz wrócił tam Jay do ringu. Matt Hardy. Twist of Fate. Nie ma tutaj przepięknie takiego prostego. Za dużo zawodników, zdecydowanie za dużo zawodników tutaj jest. To jest taki dość duży problem. Neckbreaker od Matta Hardiego. Wypadamy z ringu w tym momencie. No ciężko będzie naprawdę wygrać tę walkę, wiedziałem o tym dobrze, ale będzie bardzo ciężko, będzie naprawdę bardzo ciężko. Wydaje się, że po prostu wygra ten, kto będzie najbardziej sprytny, tak naprawdę, tak to można nazwać. Szybkie DDT, jednak się nie uda, a Ciampa będzie miał sygnaturę, dobra. A więc pora na Project Ciampa. Super kick od Jaya. Jest tutaj Jeff. Przydałby mi się naprawdę Johnny tutaj, Gargano. Bardzo mi się naprawdę przydał. Nie to chciałem zrobić. Ciężko się, za dużo, jest Johnny, no ale i tak mam wrażenie, że troszkę jakby to jest zbyt tłoczne teraz znowu. Jak tutaj troszeczkę tych zawodników się może powiedzieć pousuwało, na przykład Matt Hardy wpadać z ringu, ale no teraz znowu jeszcze Jay wrócił tutaj i tak właśnie to jest. Angelo Dawkins wypada, ja tutaj dopiero co przypijałem monterza, więc jeszcze spróbuję, zobaczymy co się wydarzy. 1, 2. I nie, bo nie mamy. Myślałem, że już mamy ich. Myślałem, że już ich mam. Ale jednak nie. Jeszcze on też wstaje. Prawda, przydałby się tak, wiem, już mówię to przed tym. Przydałby mi się bardzo Johnny tutaj, bo potrzebuję jakby kogoś naprawdę czego. Ale nie wiem, w sumie, jakby mnie ktoś tak przypinał, to wielu zawodników by mogło mi pomóc. Jakby naprawdę czego zrobić kick-outa. No dosłownie ktokolwiek mnie przypnie, choć mam rezyliencję chyba. Mam rezyliencję, to dobra. Ale teraz Usos, oj, to mogą być problemy. Myślałem, że zostaną z Johnnym tam. Nie da się Johnny. Pięknie Johnny, już myślałem, że Bloodline właśnie, tam Usos dokładnie, jakby obronili pasy. Znowu zbyt tłoczno jest tutaj. Naprawdę idźcie sobie stąd wszyscy tutaj. Jeff Hardy kilka tutaj kopnie na Jeffie. Johnny, byś ty miał jakiś finisher, byłoby to piękne. I ma właśnie finisher. Szybko podaje teraz Dawkinsa. Czy to będzie poddanie? Czy Dawkins odklepie? Angelo Dawkins klep. Odklep Angelo Dawkins. Chyba nie odklepie już. Patrząc jak długo walczy, to nie odklepie. Nie ma szans. Jakby miał odklepać, to by odklepał. No nie ma szans, nie odklepie. Widać po prostu, jakby miał odklepać, to by dosłownie to zajęło króciutko, naprawdę. Niestety, ale następny raz i się uda. Właśnie tam przerwać to przypięcie. Nikt nie przerwie tego. Jeff Hardy musiał sam stać. Wow.
prawie właśnie w taki sposób nawet prawie stracili DIY szansę na wygranie pasów, a Bloodline stracił pasy. Jay teraz walczy z Ciampą poza ringiem. Nie podoba mi się, że są się poza ringiem. Street Profits i Hardys tam teraz walczą. Właśnie naprawdę bardzo mi się tam nie podoba. Dobra. Rzućmy tutaj Jaya i... Nie wiem, co się tam wydarzyło, ale dobra. Zatopimy monterza. Nie wiem, ale tutaj dosłownie skaczę, próbuję robić cokolwiek, bo... Próbuję właśnie dosłownie cokolwiek robić, ale się nie udaje. Teraz wyrzućmy Andrea Dawkinsa. Dobra. To może być moment, to mógł być moment. To może być moment, to kiedy będzie moment ten w końcu? Próbuję robić ten finishera, ale nie mogę nic nie zrobić finishera. Kontra Jimmy'ego. Mam przypięcie na nas, o kurde, to mogą być problemy. A dobra, oni tam próbują poddać. No ale nie podda się chyba Jimmy lub Jay właśnie. To jest też Jay, nie widziałem za dobrze. No nie poddał się Jay właśnie w taki łatwy sposób. Co by się właśnie domówię? No my mamy akurat teraz jeszcze wszystkich. Tam jest próba przypięcia. Przerwij to, no właśnie miałem mówić, żeby to przerwał. Naprawdę super kick jeszcze dostałem tutaj. Za dużo z osób. Chyba monter będzie chciał zrobić na mnie finisher, a jednak nie. Na jakimś innym tam robi. Nie widziałem na jakim, to na Gargancy zrobił. To też nie fajnie. Tak się dużo dzieje naprawdę. Twist of Fate. Dobra, dobrze, tam jest Bloodline. No naprawdę, czemu mi muszą znikąd, normalnie stoję i nagle ktoś atakuje od razu. To są naprawdę duże problemy, instant recovery nie zrobię teraz na razie. Montaż nie idź do mnie, bo tam mogą być naprawdę duże problemy. Tam mogą być duże problemy, bo tam... Zawsze może być przypięcie jakieś. Dobra, już troszeczkę mniej jest tych zawodników w ringu, dlatego fajnie byłoby tam wrócić teraz. To może być moment, ale... Znowu tutaj... Dobra, kolano tutaj. To jest moment dla nas może na finisher, ale Hardy wstaje. Teraz wyrzucić... Aj, Angelo, czemu musiałem naprawdę? To był moment, to był ten moment. I Angelo mnie kontruje naprawdę. Teraz musi to wszystko robić. Teraz jak miałem dosłownie Hardiego, to musi to robić. Idź sobie właśnie stąd Angelo. Dobra. No i teraz właśnie problem. Mam dwóch Hardy Boys. I jeszcze mnie jeden atakuje. Jakbym miał jednego, to byłoby tak pięknie. Mam przypięcie, ale no... Mam nadzieję, że to nie wystarczy. Plus sędzia też nie przypina. Nikt mi nie pomógł. Musiałem użyć resiliency, ale... No dobra. Wyrzućmy jednego z Hardy Boys właśnie. Zawsze to o zawodnika mniej. Teraz Matt Hardy, jakby go wyrzucić właśnie. No zawsze właśnie za dużo ich się tutaj zdecydowanie pcha do ringu. Nie tak łatwo. Teraz jesteśmy właśnie tutaj, no ale... Za chwilę właśnie, no ciężko naprawdę sobie znaleźć... Ciężko znaleźć to miejsce odpowiednie i ten czas na to, żeby coś zrobić. No właśnie, to teraz nie patrzyłem na to, czy miałem signator, czy finisher. Bo po prostu, no wiedziałem, że... Hardy, naprawdę, to jest... Zauważyłem strasznie, że mnie strasznie frustruje te mecze, prawda? Dosłownie, wiem, że co chwilę jest właśnie taka momentalna, taka szansa na praktycznie na sekundę, czy tam na dwie, żeby coś zrobić. I zawsze coś musi się zniszczyć. Teraz byłby dobry moment. Teraz byłby naprawdę dobry moment. Tylko no, już tam, już jeden wleciał dodatkowy. Już właśnie mamy tam kogoś od Bloodline, mam Jimmy'ego tam, tak też Jimmy, super kick tam nie trafia. Jeff mnie kontruje niestety też. Tylko staje tam w ringu. Teraz na chwilkę stand. Dobra, wrócimy teraz. Chyba tam Swanton Bomb będzie próba, ale nie pozwala ci Jeff. Jimmy'ego bym wyrzucił. Zawsze to właśnie ponownie o jednego mniej. Teraz jakbym miał tylko finisher. Mam teraz chyba finisher, ale pewnie... No tak, oczywiście on mnie najpierw skontruje. To jest pierwsza rzecz.
Dobra, teraz Fincher, teraz szybko Fincher, tylko Jimmy, musisz się tu wepchać do mnie, naprawdę. Zaatakuj Jeffa tam, Gargano, ale już jest tam jeden więcej też. Ale tutaj już właśnie wchodzi ten, wchodzi Bloodline. Ciężko mi ta, aby nie mogę, aby, to jest koniec, mamy to. Odklepał Montesfort, udało się, ja by nawet nie wiedziałem za kogo się zabrać, bo tutaj praktycznie wszyscy byli w ringu i on i tak poddał, bo nie wiedziałem kogo złapać, bo każdy mógł przerwać to, ale Gargano zmusił Monteza do poddania, a więc Bloodline traci pas tag teamu. Usos nie są już mistrzami, no nie zostali oczywiście przypięci, nie zostali poddani, ale DIY są mistrzami, DIY są nowymi mistrzami, a więc niesamowity start tej trzeciej części w WrestleMania, tej ostatniej tam naprawdę części Night One, bo jak dobrze wiemy, teraz następna walka będzie co-main event Night One i potem następna walka to będzie main event Night One w WrestleMania, a więc w taki sposób świetnie zaczynamy tą właśnie część w WrestleMania. Pora na teraz kolejną walkę. I przed nami teraz co-main event w WrestleMania Night One, czyli walka o pas Women's Championship Bianca Belair kontra Becky Lynch, o pas właśnie Women's Championship Bianca Belair, która można powiedzieć sama, jakby tak powiedzieć, wywalczyła sobie tą okazję, bo jak dobrze wiemy, na jednym z Raw Becky Lynch po swojej walce została skonfrontowana przez Bianca Belair, która potem też poszła oczywiście do GM-a i GM, jako że no, nie było jakiejś realnej tam prawie pretendentki dla oczywiście Becky, spodobała mu się ta właśnie ten pomysł, jakby ta idea i Becky tutaj będzie mierzyła się właśnie z Bianca Belair. Powiem tak, dla Bianki, patrząc na to, jak ta WrestleMania jakby toczy, może powiedzieć, to wygląda to dobrze, bo jak na razie dwie walki o pas i dwa razy widzieliśmy zmianę posiadaczy. Tylko że właśnie problem jest taki, że pierwsza zmiana walki to była Six-Man Ladder Match, a potem Tornado Fatal 4-Way Tag Team Match, więc właśnie dużo to była. Tutaj mamy tylko one-on-one walkę właśnie z mistrzynią, czyli z Becky Lynch, więc to jest dużo inna walka. Tutaj nie możesz polegać na innych. Tam jednak po części musisz polegać na innych, a tutaj musisz polegać sama na sobie. Tutaj. Więc Bianca na pewno będzie musiała tutaj naprawdę dać jak najlepszą walkę, jaką może. Wiemy dobrze, że ona na WrestleMania pokonała już kiedyś Becky Lynch. To było dosłownie na WrestleMania właśnie na 38, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tak, na 39 Bianca wygrała z Aską chyba. Chyba z Aską wygrała na 39, a na 38, jeśli dobrze pamiętam, właśnie wygrała z Becky. Tak mi się wydaje. Potem właśnie miała ponad rok title reign. I dopiero pas straciła na SummerSlam? Nie na SummerSlam. Czy tam SummerSlam to było? Co było wcześniej? Nie, na SummerSlam mam wrażenie. Więc nie pamiętam już naprawdę. Nie pamiętam, czy to było na SummerSlam, czy nie. Czy to było na... Nie, już naprawdę nie pamiętam. Nie, to było tak, to było na SummerSlam. To było tak, na SummerSlam. Na SummerSlam straciła pas, jak Io wykorzystała walizkę. A więc właśnie, no, ponad rok była mistrzynią Bianca. Zobaczymy, czy tutaj też zacznie title reign, czy jednak Becky utrzyma się w posiadaniu pasa. Bianca naprawdę o pas Women's Championship nie walczyła. Walczyła o World Women's Championship z Rhea Ripley. Jeszcze ten pas był SmackDown Women's Championship, tak się nazywał. Tam walczyła i to była walka, w której to Rhea wygrała. Ale to było naprawdę na początku tego sezonu, więc to było już długi czas temu. Długi czas temu, teraz Bianca jest na Raw. Bianca wygląda lepiej. Bianca tutaj wygrywa, ostatnio wygrała na Raw z Rondą Rousey, więc duże zwycięstwo. Zobaczymy, czy tutaj zgarnie największe zwycięstwo w jej karierze, jeśli chodzi o Universe Mode i czy da radę wygrać na WrestleMania z Becky Lynch pas Women's Championship. A więc co-main event WrestleMania Night One możemy zaczynać. Becky, Bianca, pas Women's Championship na szali. Możemy zaczynać tą walkę i zaczynamy. Becky i Bianca, dwie, no dla niektórych może nawet najlepsze zawodniczki na rosterze. Na pewno wiadomo, że jest wiele zawodniczych, które trzeba to tam jakby można powiedzieć brać, ale jakby jest taka można powiedzieć ścisła pula tych zawodniczek najlepszych i myślę, że obie na pewno są w tej puli najlepsze zawodniczki. Na przykład one są, myślę, że w top 5 najlepszych zawodniczek obecnie w WWE, więc to jest na pewno świetne, kapitalne wręcz starcie, które myślę, że też za chwilę zobaczymy, jak on będzie świetne. To zestawienie jest naprawdę dobre, ale nie wiadomo, jak to się będzie wyglądało, ale myślę, że będziemy mieli na pewno świetną walkę. Na razie Bianca zaczyna bardzo dobrze, tutaj próbuje uszkodzić nogę Becky Lynch. Jeszcze teraz będzie deadlift powerbomb, no Bianca też jest znana ze swojej naprawdę świetnej siły, wielkiej siły może tak nazwać, bo naprawdę ma dużą siłę, ma bardzo dużą siłę, nie wiem kto ma większą, Jade Cargill może, jeśli chodzi o kobiecą dywizję, może mieć większą siłę,
Jade Cargill może, jak widzieliśmy, jak ona w Rumble meczu jak naje podniosła bez żadnego problemu. A w tym momencie Becky będzie stunt, chyba? Jeszcze nie? A mamy przypięte za to na Becky, która jak na razie właśnie, no nie zaczyna na pewno tak jak myślała, że będzie zaczynała tą walkę, bo jak na razie to Bianca wygląda dużo lepiej. Teraz kontra dla Becky, bardzo ważna kontra i mamy close line. Staje od razu jednak tutaj Bianca i tutaj już Becky ponownie nie trafia. Kopnięcie w głowę Becky. Teraz jednak mamy kontrę. Świetny taki hip toss po części można powiedzieć w wykonaniu Becky Lynch. Leg drop, odbicie od Lynch, teraz oczywiście leg drop ponownie i trafia tutaj też Becky. Pomimo, że Becky tutaj gorzej troszeczkę wygląda, to ona ma już prawie sygnaturę. Bianca nie trafia i... Aj, myślałem, że się uda. Becky ruszyła po disarmer, ale nie zdążyła. Bianca zapała ją pierwsza. Nie daje rady tutaj też skontrolować Becky. Za chwilę Bianca nie ma sygnaturę. A Bianca, która ma sygnaturę i Becky, która naprawdę oberwała no, dość dużo w tym pojedynku, to może zwiastować ogromne kłopoty dla obecnej mistrzyni. Bianca na samym szczycie tutaj. I Bianca Belair nie trafia. Nie trafia Bianca Belair, ale nie wiem czemu myślałem, że... Dobra, to jest kontrę. Becky właśnie myślałem, że po kontrze powinna być górą, można powiedzieć. A teraz disarmer poza ringiem. Bianca Belair, czy odklepie? No to jest poza ringiem, wiadomo, więc to się jakby i tak by nie liczyło, ale i tak nie odklepie, więc momentalnie ucieka z tego. I teraz rzuca na ziemię bez problemu Becky. Deadlift powerbomb on Bianca Belair poza ringiem trafia tutaj. Już widzieliśmy deadlift powerbomb, ale w ringu, a nie poza ringiem. Kontra w wykonaniu Becky i to będzie manhandle slam poza ringiem. Manhandle slam trafia, Becky trafia, ale to jak dobrze wiemy, naprawdę za dużo to nie da, bo nie może przypinać na razie Bianki tutaj. Dopiero będzie to mogła zrobić jak wrócą do ringu, co wydarzy się za chwilkę już na pewno. Mamy 7 count, więc właśnie Becky będzie, na pewno Biance będzie zahaczała właśnie, żeby wrócić jak najszybciej do ringu. Becky ją wrzuca, sama Becky teraz wróci do ringu. Tego się nie spodziewałem. Czy uda się? Udało się jeszcze i tak zrobić świetną Hurricane Runę. Świetna Hurricane Runę w wykonaniu Becky. Nie spodziewałem się, że Bianca da radę tak szybko wstać. Close line. Nie lubię zbytnio tego robić, bo jakoś nie, zawsze pomylę te wszystkie przyciski. Comeback. Dobra, tym razem się chyba udało. Tak, bo już nie ma więcej. Dobra, tym razem się udało. Tym razem się udało. Tym razem comeback się udał. Disarmer ponownie. Ponownie disarmer mamy. Czy Bianca Belair będzie zmuszona tym razem odklepać? Też nie będzie. Bianca, no na razie nie ma zbytnio uszkodzeń na tej ręce, więc nie dziwię się w sumie. Bianca szybko zrzuca Becky tutaj. Nie trafia tutaj i mamy świetny tutaj German suplex. Bianca wypada z ringu. Jednak nie. Myślę, że jakby mam nadzieję, że w 2K24 według mnie Becky powinna mieć dwa finishery. Disarmer i Avalanche. Disarmer, a Manhandle Slam i Avalanche Manhandle Slam. Według mnie tak powinno to, takie powinny być ruchy. Czy ja mogę tutaj, nie mogę ten narożnik? Dobra, mogę ten narożnik. Becky Lynch teraz. I zobaczymy teraz. Aj, Mr. Dropkick nie trafia i to musiało być naprawdę niefajne lądowanie dla Becky. Bianca wrzuca Becky do ringu. KOD może się za chwilę szykować. I KOD, była to próba. To była próba KOD, ale się nie udało. Nie udało się. Bianca teraz wstaje, manhandle slam, mamy zrobiony manhandle slam, ale myślę, że warto spróbować ponownie, manhandle slam ponownie, tutaj tym razem właśnie ta druga wariacja, można powiedzieć, manhandle slama i będzie, bo jest stunt cały czas, a więc manhandle slam ponownie w tym pojedynku, trzeci już manhandle slam, drugi z rzędu, mamy przypięcie, mamy jeden, mamy dwa i Bianca wstaje, resiliency użyte przez Bianca Belair, ale problemy na pewno już dla pretendentki są. Problemy tutaj się na pewno właśnie już pojawiają malutkie, bo jednak dobrze zaczynała, teraz nie wygląda najlepiej. Teraz jeszcze kopnięcie w plecy. I jeszcze kopnięcie w brzuch. Teraz troszeczkę właśnie Becky dominuje w tym pojedynku. Ale kontra, to jest ważna kontra na pewno dla Bianki. Spear w jej wykonaniu. Mamy przypięcie po tym spearze. Ale Becky wstaje, spear. To za mało. Spear to jest zdecydowanie za mało. Widziałem też chyba gdzieś poziom trudności, się ktoś pytał, jaki gram. Gram na tym Legend, chyba się zawsze zapominam, chyba Legend, no po prostu ten najwyższy. Zawsze gram na tym najwyższym. Na początku gram na hardzie, bo jakby zawsze muszę się zapoznać z tym, jak komputer jest dobry w danej grze.
I właśnie jak już się zapoznam, jak jest dobry, to potem przechodzę na Legend. I właśnie teraz gram już praktycznie, nie wiem, jakby może pierwszy miesiąc gram na hardzie, a potem gdzieś od kwietnia ubiegłego roku, no to gram teraz na Legend. Bianca Blair jakiś może, Summersault Center nie trafia jednak tutaj. Oś trafiła chyba, trafiła tak ledwo całe w głowę chyba trafiła Becky Lynch, mam wrażenie. Splash ta w jej wykonaniu. Kontra Becky Lynch. I Manhandle Slam, ale chciałem jej znowu zrobić Manhandle Slam, jednak nie tym razem, nie tym razem. Becky tutaj nie daje rady trafić, ale teraz kontruje Becky Lynch. Nie, uderzenie mamy prosto w nogę. Jeszcze teraz tutaj Bianca nadziewa na kolano Becky. Becky powoli wraca do ringu. Bianca Belair musi trafić KOD, jeśli naprawdę chce ten pojedynek wygrać. To jest coś, co musi trafić. I ma ten ma KOD. Przedtem próbowała, ale się nie udało. Czy tym razem da radę trafić KOD? Jak ja mam w ogóle drugą sygnaturę, chciałbym wiedzieć. Nie ukrywam, że zapomniałem miarę. A, dobra, wiem. To podnieśmy może tutaj właśnie Biankę. Czy to było na środkowej linii? Wstawaj tutaj właśnie Becky i to nie było. Pomyliłem. I to jest KOD. Naprawdę w taki sposób się dałem, jak może powiedzieć, nabrać. Dałem się nadzieć w taki sposób, że swoim błędem to zrobiłem. Ajajaj, naprawdę niedobrze, niedobrze. A może miałem szansę? Aj, zbyt wcześnie się myślę, że poddałem. Byłem pewny, że nie mam szansy. Ale się, może powiedzieć, zbyt wcześnie poddałem. Powerbomb wykonaj Bianca Belair. To jest comeback? Jeszcze ona ma comeback, naprawdę? Jeszcze jakby no nie, jakby nie miała wystarczająco dobrą jakby sytuację, jeszcze miała comeback tutaj. Aj, trafia tego Spira. Ale tutaj nie trafi. Tutaj Becky Lynch już znajduje kontrę. Mamy kolano prosto w głowę Bianki. Odbicie od linii to chciałem, ale dobra. Leg drop. Jeszcze ponownie leg drop, czy tym razem też będzie. I tym razem też trafię leg drop tutaj w wykonaniu Becky Lynch. Elbow drop. Trafiamy. I to może być duży moment. To może być duży moment. To może być potencjalnie koniec tego pojedynku, jeśli tylko Becky trafi Manhandle Slam. I Becky trafia Manhandle Slam na środku ringu. To może być koniec tego pojedynku. Mamy jeden. Mamy dwa. I mamy też zwycięstwa, więc Becky Lynch wygrywa. Jak KOD było trafione, czułem problemy, bo widziałem, że ona ma też za sygnaturę możliwą, więc wiedziałem, że to mogą być duże kłopoty, bo jak trafi sygnaturę, może być Becky stunt i potem ma łatwą drogę, wystarczy zrobić KOD i wygrać, ale jednak tak się nie wydarzyło. Becky Lynch po 5, 6, już nie wiem ile Manhandle Slamach, ale robiła te Manhandle Slam, aż w końcu dosłownie Bianca nie miała sił się podnieść i udało się. Wiedziałem, że to będzie ciężka walka dla Becky i była to ciężka obrona pasa, może najcięższa jaką miała. Ale jest mistrzynią. Becky Lynch jest pierwszą zawodniczką, pierwszą osobą ogólnie, która obroniła naprawdę pas. To też jest istotna rzecz. I teraz pora na oczywiście main event. I pora teraz na main event dzisiejszej oczywiście części. Na main event też WrestleMania Night 1, czyli CM Punk kontra John Cena o pas World Heavyweight Championship. To będzie na pewno kapitalna walka. Nie ma co tutaj oczywiście dużo mówić. Jak się daje takich dwóch niesamowitych zawodników jak CM Punk i John Cena, to jest gwarancja świetnej walki. Taką świetną walkę myślę, że na pewno tutaj zobaczymy. CM Punk jest oczywiście zwycięzcą Royal Rumble meczu i w taki oto sposób on już wiedział, że na WrestleMania w main evencie zmierzy się o pas jakiś, no ale nie wiedział o jaki pas. Jak dobrze wiem, musieliśmy troszeczkę poczekać, ale zdecydował się. Ostatecznie zdecydował się na to, że zawalczy o pas World Heavyweight Championship przed Elimination Chamber jeszcze meczem, gdzie to na obecną chwilę był mistrzem AJ Styles, więc jakby miała być walka Styles kontra Punk. Ale jak dobrze wiemy, na Elimination Chamber to John Cena wygrał ten pas. Potem mieliśmy też malutkie zmiany, można powiedzieć różne, bo mieliśmy walkę Styles kontra Punk, gdzie to Styles jeśli wygra, to on jest dodany do tej walki i mamy Triple Threat. Ale jak dobrze wiemy, tam walkę skończyła Double Countoutem. No i to była właśnie bardzo taka jakby rzecz, która pokrzyżowała wiele jakby można powiedzieć planów i nie było nic wiadome. Dlatego tydzień później znowu zobaczyliśmy walkę Styles kontra Cena o pas i rewanżową, gdzie tam Cena ostatecznie wygrał. I dopiero wtedy Punk mógł w 100% wiedzieć, jaką ma walka w WrestleMania, czyli walka one-on-one z John Ceną. Oni mieli razem absolutnie niesamowite pojedynki. Wiele razy widzieliśmy hitowe starcia pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Punk i Cena to, no myślę, że dla Punka to jest największy najlepszy rywal, można powiedzieć, Punka w karierze, myślę.
John Cena, tak bym powiedział na pewno. I mamy Johna Cena, mistrza World Heavyweight. Ponownie wchodzi na WrestleMania, jako mistrz i ponownie jest main evencie. No to oczywiście wiadomo, main event Night One, dobrze wiemy. No ale jest to main event. Będzie w statystyce zapisane, że John Cena był w main evencie. Tak samo będzie też zapisane, że CM Punk w końcu może powiedzieć, że był w main evencie WrestleMania. Jedno już odhaczył, jest w main evencie WrestleMania, a na pewno chce odhaczyć drugie, czyli zostać ponownie World Championem po wielu latach. Żeby to zrobić, musi pokonać jednak Johna Cena w tym main evencie, a wiemy dobrze, że pokonać Cena kiedykolwiek, czy to w main evencie, czy to w openerze, czy to na Raw, czy to na pay-per-view, jest zawsze piekielnie ciężką sprawą. No i zobaczymy, czy Punk da radę to zrobić. Mamy mistrza World Heavyweight już w ringu. Tak jak właśnie już mówiłem, Cena wygrał na Elimination Chamber, ale potem tak jeszcze musiał bronić pasa w rewanżowym starcie z Stylesem na SmackDown, gdzie ostatecznie obronił pas, więc właśnie będzie tutaj mógł się mierzyć z CM Punkiem w samym main evencie WrestleMania Night 1. W poprzednim pojedynku dopiero co mieliśmy walkę one on one, o pas też World Championship, World Championship dla kobiet oczywiście, Women's Championship, tam walka była o ten pas, no i tam Becky obroniła pasa, więc pokazałem, że powiedz Cena, że da się obronić pas na WrestleMania, bo na początku tak się wydawało, że ciężko będzie z tym, a da się obronić pas. I czy Cena też da radę to zrobić? Czy Cena też obroni pas? Nie pamiętam, jak to w miarę statystycznie wygląda dla Cena, jeśli chodzi o walkę na WrestleMania, naprawdę nie pamiętam w miarę. Ale wiem, że wiele wygrywał, ale wiele też przegrał. Naprawdę, jakbym miał powiedzieć, czy więcej wygrał, czy więcej przegrał, to naprawdę mam wrażenie, że bym więcej przegrał. Co jest dość, myślę, że może być niespodziewane. Naprawdę, jakbym miał wytypować, jakbym miał pytanie, czy Cena więcej walk wygrał, czy przegrał, to myślę, że bym naprawdę powiedział, że więcej przegrał. Naprawdę, takie mam wrażenie. Tak jak sobie myślę, to naprawdę dość dużo tych pojedynków przegrał, też dość dużo wygrał, ale nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale to nie jest oczywiście istotne. Istotne jest to, że mamy walkę o pas World Heavyweight Championship. I będziemy mogli startować z ostatnią walką w dzisiejszej części, z main eventem tej części i main eventem WrestleMania Night 1. Możemy zaczynać. Punk kontra Cena. Zaczyna Punk od kilku kopnięć. Drugie kopnięcie powala Cena na ziemię, gdzie pozwala to atakować już Punkowi. Kilka kopnięć, kolan tutaj i jeszcze calf kick. CM Punk wygląda naprawdę bardzo dobrze od samego początku. Jest zmotywowany, na pewno to jest jego, no kto wie, czy nie największa walka w karierze, bo jednak to jest pierwsza właśnie, gdy jest w main eventie WrestleMania. Więc na pewno z jakiegoś tam aspektu to jest dla niego najważniejsza walka w karierze i największa, zwłaszcza też jeszcze z Ceną, więc jakby może pewnie największego rywala praktycznie nie mógł mieć. No ale jak na razie Cena jest absolutnie dominowany, choć w poprzedniej walce też mieliśmy taką samą sytuację, gdzie to właśnie tam Bianca, pretendentka, zaczynała świetnie, a ostatecznie przegrała, więc Cena też nie musi się właśnie jeszcze martwić, myślę. I teraz jeszcze close świetnie zrobiony. Ale myślę, że no w końcu tutaj Cena kontra. Myślę, że właśnie Cena jednak nie chciał takiego startu tego pojedynku. Mamy tutaj kontrę i Cena jest prawie stun tam. I właśnie jest ta stun. Calf, nie calf, tylko tutaj jest step up in the Guri zrobione. I teraz jeszcze kolano. Tutaj nie trafia już, tutaj się nadział na kontrę, ale i tak teraz i jeszcze kolano nie trafia jednak. Cena to będzie jakiś, no coś w stylu jakiegoś slema, naprawdę. To jakiś taki, może powiedzieć, slam niecodzienny, ale to jest taki body slam po części. Shoulder tackle. Myślałem, że comeback będzie za chwilę uruchamiał, ale nie. To po prostu shoulder tackle normalne. Powerbomba nie będzie za to. To oznacza, że sygnaturę ma CM Punk gotową, ale sygnaturę, czy on musi mieć Cena na ziemi? Nie wiem, czy właśnie czasem nie musi mieć Cena na ziemi do Anaconda Pies. A, nie udało się. Ale muszę też sobie na pewno przypomnieć, bo jakby to jest ważna na pewno rzecz. Mam ten diving elbow drop, dobra, bo wiedziałem właśnie, że mam GTS i Avalanche jako pay-per-view, a też diving elbow drop musiałem się upewnić, czy mam. Mam teraz kontrę. CM Punk, czy posie teraz na ziemię Cena, to jest potrzebne na pewno i to robi. Mamy tutaj taki właśnie Falcon's Arrow. Signature, tylko czy doleci? No nie myślę, że doleci. Diving albo drop nie będzie jednak, bo Cena wstaje, ale mamy splash w jego wykonaniu. No to teraz zrobimy ci Anaconda Vice, jak nie chcesz, żeby dostać, muszę powiedzieć diving albo dropa. A więc Anaconda Vice na Cena, ale no, never give up. Jak Cena mówi, oczywiście to się wydarzy, bo wątpię, że dam radę go poddać, ale próbować zawsze można. Prowadzić zawsze można, ale wątpię, że to dojdzie do skutku. Aj, klikałem jak najszybciej mogę GTS, a nie udało się jednak. Shoulder tackle się nie udał tej Cenie. I teraz się nadział prosto na GTS, a więc GTS po raz pierwszy trafia, czy pójdzie do spania, czy będzie właśnie spał, może tak powiedzieć, tej Cena. Go to sleep trafione, mamy jeden, mamy dwa, ale mamy użycie rezydencji przez Cena, więc spodziewałem się, że nie jedno, pewnie nie dwa, a kilka tych GTS-ów będzie trzeba trafić, żeby Cena, może powiedzieć, był posłany do spania naprawdę tutaj.
kilka jeszcze raz uderzeń prosto w nogę. Na pewno mam jakiś tutaj jakby ruch od Lin na pewno. Jakiś może diving close pewnie i tak właśnie jest. Takim właśnie ruchem Cena, nie Cena, a Punk przegrał jedną walkę w swojej jakby, nie karierze, ale w tej jakby może powiedzieć karierze w tym Universe Mode. Bo przegrał w taki sposób Triple Threata z Adamem Cole'em i Jonem Mox i Brian Danielsonem. Brian Danielson właśnie złapał go w, tam właśnie finisher swój, czy tam dawniej Yes Lock, Level Lock kiedyś. Nie wiem teraz jak dokładnie ta już nazywa, no ale ten swój oczywiście submission finisher. Kolano teraz prosto w żebra Ciny. No w WrestleMania akurat oni się nie mierzyli ze sobą. Mogli się mierzyć, gdyby na przykład CM Punk nie stracił na Royal Rumble 2013 swojego pasa na rzecz The Rocka, no to wtedy byśmy to mogli widzieć. I też moglibyśmy nie tylko widzieć tą walkę, też widzieć to w main eventie w WrestleMania naprawdę. To będzie Sit Out Powerbomb, tak, Sit Out Powerbomb. Pamiętam też, że między innymi mieliśmy w WrestleMania właśnie tam. W drodze w WrestleMania mieliśmy świetną walkę na Raw, Cena kontra Punk, gdzie to właśnie jeśli Punk wygra, to właśnie on miał walczyć chyba z The Rock, jeśli dobrze pamiętam, tak to miało być. Trafia Cena tutaj ten swój comeback. Jest przypięcie, wow, no tak się nie spodziewałem po Cena. Myślałem, że on na pewno będzie chciał zrobić oczywiście Five Knuckle Shuffle, ale jak widać nie, jak widać nie. Teraz będzie chciał. Aj, za wcześnie, ale to jest wcześniej niż się spodziewałem teraz. A czy będzie tutaj druga szansa? Nie będzie tutaj w ogóle tej drugiej szansy. Tylko czemu przypinię, naprawdę? Ja muszę użyć rezydencji w taki sposób pewnie. Nie muszę, dobra, zaryzykowałem, ale nie muszę. Wiedziałem, że rezydencji może być ważna, to chciałem właśnie zaryzykować. Attitude Adjustment się nie uda. Go to sleep za to się uda. A więc mamy szybko. A jednak nie będzie go to sleep. Mamy kontra, aż świetna naprawdę teraz walka. Świetna tutaj ogólnie, taka można powiedzieć tutaj kombinacja tutaj była. Najpierw AA się nie udało, potem Go to Sleep się nie udało. Teraz Cena na ziemi i to jest myślę, że moment dla Punka. On ma catching finisher, to może być duży problem, ale liczę, że jako robisz ich signature, to nie może mi tego zrobić. I nie mógł mi chyba, może nie mógł mi zrobić, nie wiem. Mamy przypięcie, mamy jeden, mamy dwa, ale Cena oczywiście wstaje. Nie będzie zwycięstwa dla Punka, próbował, ale nie dał rady. GTS się nie udał. Avalanche Pedigree. Zróbmy to Avalanche Pedigree, którego w rzeczywistości, jakby Cena, nie Cena, Punk. W WWE mam wrażenie, że tego niezbyt używał. Bardziej jakby gdzieś indziej, można powiedzieć. Jakby gdzieś indziej wtedy używał. Kontra za kontra teraz, ależ kapitan naprawdę walka. Ale czy ktoś jest zdziwiony? Myślę, że na pewno ja nie jestem zdziwiony, że mamy taką tutaj świetną walkę. Czy teraz znowu kontruje Cena? I znowu Punk go kontruje. Ktoś w końcu będzie musiał nie skontrować i mam nadzieję, że to będzie Cena. I to będzie Cena, bo jest stan w tym momencie, a wręcz Avalanche Pedigree to może być przepustka dla Punka na zwycięstwo w main evencie w WrestleMania i zdobycie pasa World Heavyweight Championship. Avalanche Pedigree z samej góry na Cenie zrobione. Mamy przy... Pomyliłem, naprawdę. Pierwsze, że mi się chyba coś takiego wydarzyło. Kliknąłem analog nie w tą stronę. Nie w tą stronę kliknąłem analog. Ej, teraz wykonanie Ciny. Ale będzie kontra przez Punka i będzie... Kontra go to sleep teraz. Co za niesamowite kontry. Teraz normalnie już chyba łącznie z 6-5 finisherów zostało skontrowanych. Kontra teraz. Comeback move. Kontra tutaj comeback move. Quick DDT też się nie uda. Naprawdę niesamowita teraz kombinacja tej walki. Comeback ponownie. Nie będzie comeback, będzie AA. I tym razem nie miałem opcji na skontrowania, więc Attitude Adjustment w wykonaniu Johna Ciny. To mogą być potężne kłopoty dla CM Punka. Cena nie wstaje. Cena cały czas nie wstaje. I Punk wstaje pierwszy, a więc Cena nie wykorzysta, że... Praktycznie on nie wykorzystał w ogóle tego AA. Bo Punk wstał pierwszy. No, tak był zmęczony nasz Cena, że pomimo, że to nie on dostał finisher, a on robił finisher, to i tak on wstał później. Niesamowita, prawda? To jest naprawdę niesamowite, że mam duże szczęście, że naprawdę, nie ma co tutaj się oszukiwać, mam duże szczęście, bo powinienem być przypięty i powinienem użyć resiliency, ale nie musiałem. Cena Punk wychodzi na samą górę, Cena powoli wstaje. Mamy teraz double handle zrobione z Cena Punka. Ponownie wychodzimy na górę, tym razem, żeby zrobić diving elbow drop. I czy uda się nam ponownie? Diving elbow drop, ale on wstaje. Jakoś trafiłem, nie wiem jak, ale jakoś trafiłem, dobra.
GTS, GTS Time, może powiedzieć. GTS Time, czy to się teraz uda? Czy będziemy mieli Go to Sleep? Cena będzie trafiony, bo jest stan, więc nie ma innej opcji. Mamy Go to Sleep trafiony, mamy przypięcie, mamy jeden, mamy dwa i mamy... Nie mamy trzech, nie mamy trzech. Myślałem, że mamy trzy, ale wstaje. Cena wstaje. Cena walczy dalej. Cena walczy dalej. Naprawdę się dzieją, że powiedzieć. Cena naprawdę walczy dalej. Punk wypada z ringu, wychodzi z oliny dokładnie. Nie trafia tutaj Cena. Nie ma finishera Cena, więc mogę to spróbować. Mamy ten clothesline diving w wykonaniu Punka zrobiony. Teraz jeszcze będzie kopnięcie, jeszcze jedno prosto właśnie tutaj, nie wiem, czy klatkę chyba bardziej. Cena tak to właśnie bardziej wyglądało. Wszędzie pedigree tutaj. Nie, to nie będzie pedigree, tylko będzie ten taki backbreaker właśnie tak. Będzie ten, nie wiem dokładnie jak to nazwać, ale to jest taki właśnie backbreaker na pewno, w jakimś tam stylu backbreaker. Absolutnie niesamowita walka w main evencie, w WrestleMania Night 1. Ale zwycięzca dalej nie jest poznany, a ktoś będzie musiał to wygrać. Powerbomb chyba będzie od Ciny. To będzie powerbomb od Ciny, więc powerbomb w wykonaniu Ciny tutaj. To będzie ta próba suplexu. Ale nie ma kontry. Ciny nie dał rady zostać skontrowany. Co teraz będzie on kombinował? Będzie próbował robić signature czy finisher? O, to jest pytanie właśnie. Będzie pozum pin za to od CM Punk'a. Czy w taki sposób właśnie zobaczymy nowego mistrza? Mamy jeden, mamy dwa i Cena wychodzi w ostatniej chwili. Cena wychodzi w ostatniej chwili. DDT, czy tam neckbreaker, bardziej swinging neckbreaker się udał. Jeszcze tutaj próba uszkodzenia ręki Ciny, kopnięcie, nawet bardziej dłoni. Jeszcze jedno i finisher jest gotowy. Go to sleep ponownie. Czy teraz CM Punk to trafi i wygra tą walkę? Mamy go to sleep, ale czy Cena nie kontruje? Cena nie kontruje, go to sleep chyba, nie wiem po raz który, ale mamy przypięcie, mamy jeden, mamy dwa i mamy nowego mistrza World Heavyweight, bo CM Punk pokonuje Johna Cena. No nie wiem, naprawdę, mieliśmy tyle świetnych pojedynków, ale chyba na obecną chwilę to mi skrada jakby najlepszą walkę, którą ja, może powiedzieć tej, ja na, z tych walk, no chyba najlepsza walka, prawda, na razie, ale ciężko mi powiedzieć, bo jakby wiadomo, że to jest moja WrestleMania, więc powinienem tak mówić, ale naprawdę, szczerze, jakbym widział, że jest źle, to bym powiedział, że jest źle. A według mnie ta WrestleMania naprawdę idzie na razie fenomenalnie. Każda walka ma swoją, można powiedzieć, wartość i każda walka była jak na razie świetna dziś w tym WrestleMania, ale ta, nie wiem, czy nie była najlepsza. CM Punk ostatecznie jest zwycięzcą tego pojedynku i CM Punk jest nowym mistrzem World Heavyweight, a więc oficjalnie CM Punk będzie zaczynał 2K24 jako Mistrz World Heavyweight. To będzie na pewno niesamowite. Mam nadzieję, że on w ogóle będzie w grze od początku, nie będzie jako DLC tam za jakiś czas. No nie wiem, w sumie nie słyszałem właśnie o Punku, czy on ma być, czy nie. Troszkę się boję, że go ma, może nie być, ale nie wiem, mniejsza to. Ważne, że to była absolutnie fenomenalna walka w main evencie w WrestleMania, ale oczywiście main event jeden za nami, jeszcze drugi przed nami. To była trzecia część w WrestleMania. W następnym odcinku będziemy mieli czwartą, potem piątą i w szóstej części będzie main event Night One i sam, można powiedzieć, main event całej tej serii, bo Triple Threat, Roman Reigns, Seth Rollins i John Moxley pass Universal Championship. A właśnie z takim obrazkiem, z CM Punkiem, jako nowy mistrz World Heavyweight możemy kończyć. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!